podczas gdy w Polsce MMA zdobywa popularność, w Brazylii jest obok piłki nożnej sportem narodowym. Za moimi plecami mieści się najlepsza w tym kraju i jedna z najlepszych na świecie szkół MMA. A ten facet po prawej pokonał Pawła na stule. Popytajmy o szkołę i o historię tego człowieka, od której włos jeży się na głowie. Akademia Nogueira to synonim potęgi, stąd rekrutują się całe zastępy zawodników, a także zawodniczek walczących w najsilniejszych federacjach MMA, czyli mieszanych sztuk walki. Tylko w tej szkole trenuje 600 zawodników, a w całej Brazylii mamy 24 takie placówki, plus kolejnych 16 w budowie. Łącznie pod okiem naszych instruktorów szkoli się ponad 7 tysięcy ludzi. Czemu Akademia zawdzięcza swoje sukcesy? Najważniejszy jest profesjonalizm. Wszyscy nasi instruktorzy posiadają odpowiednie certyfikaty trenerskie. Wypracowują oni odpowiednią metodologię, według której trenują naszych zawodników. To tylko tyle i aż tyle. Nie bez znaczenia są nazwiska założycieli, braci Antonio Rogeiro i Antonio Rodrigo Nogueira. Kariera tego drugiego to przykład zwycięstwa ducha nad ciałem. Trenujący sztuki walki od 4 roku życia Antonio Rodrigo jako 11-latek wpadł pod ciężarówkę, która połamała mu nogi, żebra i przebiła wątrobę. Bez żebra i części wątroby chłopak podjął wieloletnią walkę z własnymi ograniczeniami, by w wieku 32 lat zostać pierwszym w historii mistrzem dwóch najważniejszych organizacji MMA, Pride FC i UFC. To jest jego styl. Nigdy się nie poddawaj. Prowadzimy nawet kampanię pod tym hasłem. Antonio jest świetnym bokserem i znakomicie radzi sobie w jiu-jitsu, ale jego najsilniejszą stroną jest jego serce. W 2005 roku Antonio Rodrigo pokonał przez nokaut Pawła na stule. Paweł to wielki zawodnik i wielki człowiek, mistrz olimpijski. Zwycięstwo nad nim było dla Antonio Rodrigo ogromnym sukcesem i przeżyciem. Każdą z gali organizacji UFC ogląda 20 milionów Brazylijczyków, a kilkadziesiąt tysięcy z nich uprawia ten sport na co dzień. Z Rio de Janeiro Marcin Wyrwał, Onet.